Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja troszeczkę kilka słów w imieniu wykonawców, tak? Reprezentuję firmę Skanska, ale problem dotyczy wszystkich placobudów tak naprawdę i bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy rozmawiać o temacie, którym tak naprawdę od jakiegoś czasu też rozmawiamy w firmie i poczyniliśmy też szereg działań. Przede wszystkim tutaj robiliśmy pomiary i też wnioski po tych pomiarach i dzisiaj myślę, że zarówno ja, jak i moi koledzy i koleżanki z zespołu możemy być dumni z tego, że nasi pracownicy są kierowani na badania, mają zaznaczany czynnik, jakim jest krzemionka krystaliczna i mam nadzieję, że jest to jeden z elementów prewencji, jeżeli chodzi o zdrowie tych pracowników, ale także jest to jeden, może dzisiaj mały element, który sprawi, że świadomość tych pracowników będzie wzrastała i będziemy też oglądać inne obrazki na budowach. Zacznijmy może krótko od filmików. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt głośno, aczkolwiek to są warunki budowy, także przeniesie się na budowę. Jesteśmy bezpieczni, jeżeli chodzi o pył. Mam nadzieję, że dźwięku też nie będzie za głośno. Słyszę tutaj właśnie opinię, że to typowy obrazek z budowy. Dokładnie tak jest. Przechodząc po ulicach, widząc tego typu pracę, widzimy właśnie tego typu obrazki. Tego typu obrazki też znajdziemy za ogrodzeniami, czy też wewnątrz budynków, które powstają. Niestety, ale świadomość pracowników, świadomość nadzoru na dzień dzisiejszy nie jest duża. Dlatego dzisiejsze spotkanie jest może małym elementem budującym kulturę i świadomość, ale jest to znak na to, że coś się zmienia. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że odpowiedź nie jest prosta. Wszyscy znamy skrót BHP i bardzo dobrze się nim posługujemy, jeżeli chodzi o samo bezpieczeństwo, bo większość z nas zareaguje, nieraz nawet tutaj na spotkaniach mówimy, gdzieś niezabezpieczone rusztowanie, pracownicy pracują bez hełmów czy tego typu sytuacje. Staramy się albo częściej reagujemy na to, co się może wydarzyć, ale w tych takich skutkach krótkoterminowych. Jeżeli widzimy, że pracownik pracuje na drabinie, z której za chwileczkę może spaść, która drabina jest uszkodzona, reagujemy, wstrzymujemy mu pracę, bo wiemy, że za chwileczkę może upaść, może doznać jakiegoś stłuczenia, a może złamania co najwyżej. Dlatego pracownika skutki krótkoterminowe są znaczące, tak? Bo będzie miał kilka dni zwolnienia, może czasami kilka tygodni, ale długoterminowo dla tego pracownika to zdarzenie nie będzie miało żadnego wpływu na jego zdrowie. A dlaczego w żaden sposób, a może zbyt mało dzisiaj reagujemy na to, na ten drugą część tego skrótu, higiena pracy? Dlaczego wiedząc o skutkach potencjalnych, jakie niosą za sobą ciężkie choroby w konsekwencji długoterminowej, tak naprawdę przechodzimy obojętnie, zarówno koło tych obrazków, które wcześniej pokazałem, jak i innych. Mówiąc o bezpieczeństwie i higienie pracy, rozdzielając te dwie dziedziny, bezpieczeństwo to stan niezagrożenia, spokoju i pewności. Higiena z kolei jest to nauka, której celem jest poznanie wpływu środowiska naturalnego, sztucznego i społecznego na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka i organizmu na ten wpływ. Celem też tej nauki jest opracowanie praktycznych wskazań, które będzie miało na celu usunięcie z otoczenia czynników szkodliwych i wprowadzenie czynników korzystnych dla zdrowia. I nie da się dzisiaj mówić o bezpieczeństwie, jeżeli nie będziemy mówili o zespole, czyli zarówno bezpieczeństwie i higienie pracy. Dużo łatwiej, jeszcze raz podkreślę, jest mówić o bezpieczeństwie, bo widzimy skutki krótkoterminowe, a higiena pracy niestety niesie za sobą te skutki, które są odwleczone często w bardzo długim okresie czasu, a też prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest różne. Dzisiaj myślę, że na budowach świadomość pracowników, jeżeli chodzi o zagrożenie chociażby na pył, jest naprawdę niewielka.
Ja często spotykam się z określeniem, jeżeli zaczynam rozmowę z pracownikami, tłumacząc im o konsekwencjach, słyszę odpowiedzi typu, proszę pana, na coś trzeba umrzeć, tak? I dzisiaj przed nami wszystkimi jest niezmiernie wielkie wyzwanie, aby coś w tym temacie zrobić. Myślę, że kolejni uczestnicy też o tym będą dużo mówić. Czasami nie trzeba zrobić dużo. Przenieśmy się jeszcze na chwileczkę, popatrzmy na to zdjęcie. Myślę, jak najczęściej będzie wyglądała reakcja nadzoru albo kogokolwiek na budowie, nie wiem, czasami kolegi czy któregoś z kierowników. Myślę, że nie pomylę się, jeżeli wymienię taką kolejność. Najpierw podejdziemy do pracownika i zwrócimy uwagę, czy ma założone okulary. Ale zadajmy sobie pytanie, jakie konsekwencje niesie za sobą, jeżeli zaprószy mu się oko? No, albo sobie je przemyje, co najwyżej trafi gdzieś do okulisty. Bardzo małe prawdopodobieństwo jest, że dozna jakiegoś dużo poważniejszego urazu. Myślę, że dosyć często, co też jest akurat tutaj dobre, zwrócimy uwagę na ochronniki słuchu, no bo przy tego typu pracach hałas, jaki jest generowany, jest bardzo duży. Bardzo rzadko w ogóle zwrócimy uwagę pracownikowi i powiemy, żeby założył maskę. Szczególnie w tym okresie, który jest teraz. On już może lato się kończy, ale przy temperaturach powyżej 30 stopni często słyszę, ale ja nie mam sumienia zwracać im uwagę, jeżeli widzę, jakie są temperatury na zewnątrz, żeby on jeszcze założył maskę. Tego typu odpowiedzi słyszę. A proszę Państwa, no, rozwiązanie jest bardzo proste i cały czas się dziwię, dlaczego tak rzadko stosowane. Koszt tego rozwiązania, myślę, że do skutku, jaki przynosi, jest żaden. Po prostu zastosowanie hydronetki, której koszt 200, może 500 zł, 10 litrów wody, a dodatkową funkcją tego urządzenia jest to, że tarcze, które myślę, że dzisiaj też nie są tanie, zużywają się dużo, dużo wolniej przy cięciu na mokro. I zadajmy sobie pytanie, ile razy my podeszliśmy, wstrzymaliśmy pracę i powiedzieliśmy pracownikom, zastosujcie ten sposób cięcia. Myślę, że jest to niezmiernie rzadka nasza reakcja. No i patrząc na hierarchię kontroli ryzyka, czy tak naprawdę nie podejmujemy syzyfowej pracy, zwracając uwagę na aspekty, które tak naprawdę mają najmniejszy wpływ, a przechodzimy obojętnie do tego, co przynosi największe korzyści. Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. Jeszcze teraz na chwileczkę chciałbym, abyśmy się przenieśli ponownie na budowę. Tutaj razem z kolegami i koleżankami zrobiliśmy taki eksperyment. Na zdjęciu z tej strony jest cięcie na sucho. Z tej strony jest cięcie na mokro. Te zdjęcia były wykonane w tym samym dniu, filmy zostały wykonane w tym samym dniu, tylko o troszeczkę innych porach dnia, gdzie tego śniegu już było mniej. I przeprowadziliśmy pomiary zapylenia przy metodzie cięcia na sucho, jak i na mokro. Najpierw popatrzcie tylko, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma. Chodzi o wyniki pomiaru dla stanowiska brukarz, pyły niesklasyfikowane, różnica pomiędzy jedną techniką a drugą, w tym konkretnym pomiarze wyszła 15-krotna różnica w pomiarze między techniką na mokro i na sucho. Jeżeli chodzi o zapylenie i samą krzemionkę krystaliczną, wyszło nam około 6-krotnie zmniejszonej ilości krzemionki. Mam nadzieję, że tutaj też koledzy, którzy będą później występować z firmy Oikos, o tym powiedzą troszeczkę więcej, ale to pokazuje, w jaki sposób możemy znacząco zredukować pył,
tak jak to było powiedziane wcześniej, który działa negatywnie na pracowników, ale także na całe otoczenie. Oczywiście prace, było już tutaj mówione, przy których budowlane, przy których powstaje pył, jest w zasadzie nieskończona ilość tych prac. I tutaj możemy wymieniać dużo, to będzie od jakiegokolwiek cięcia betonu, kamieni, drewna, poprzez szlifowania, poprzez frezowanie, prace wyburzeniowe była też mowa. Osobno mówiliśmy o pracach demontażowych związanych z demontażem azbestu. I tutaj rzeczywiście myślę, że ten element, przynajmniej z mojego doświadczenia, wyróżnia się na tle innych prac związanych z pyłem, bo jest regulowany osobnymi przepisami. Wszelkiego rodzaju prace izolacyjne, malowanie, lakierowanie, roboty ziemne, transport, czy też prace porządkowe na placu budowy. Są to wszystkie prace, z których powstaje ogromna ilość pyłu na budowie. Oczywiście jest też wiele czynników, które powodują powstawanie pyłu. Chociażby sam rodzaj wykonywanych prac. Czasami możemy zamienić jakąś technologię. Rodzaj stosowanych materiałów, narzędzi, urządzeń, ale także osprzętu do tych urządzeń, stosowane technologie, warunki atmosferyczne, transport i logistyka. Czasami na naszych placach budowych okazuje się, że pewne materiały są przewożone z miejsca na miejsce zupełnie bez sensu, co powoduje nie dość, że koszt, ale przede wszystkim powstawanie pyłu, o którym dzisiaj mówimy. No i ta świadomość nadzoru i pracowników. Ja bym tutaj dodał jeszcze to, co ja bardzo często obserwuję, jakość wykonywanych prac. No bo jeżeli jakość na pewnym etapie powstawania budynku jest byle jaka, to później trzeba robić tak zwaną kosmetykę betonu. No i jeżeli klatka schodowa powstająca w technologii żelbetowej brakuje 2 cm do odbioru strażaka, no to chyba dzisiaj każdemu nie trzeba tłumaczyć, jak należy te prace poprawić. Daje się tam pracownika, daje się mu młot. Pracownik w niewielkim pomieszczeniu, jakim jest klatka schodowa, z tym młotem, praca w re, a dookoła siwy dym. Także jakość myślę, że bardzo pomijany dzisiaj może też wątek, ale ona sprawia, że tego pyłu, który powstaje na budowie, jest dużo więcej. Kończąc już, zastanawiałem się długo, jak zakończyć tą prezentację i chciałem tutaj opowiedzieć o jednej sytuacji, która notabene miała miejsce równo 10 lat temu, bo to był rok 2013, gdzie miałem przyjemność gościć kolegów, koleżanek z naszej jednostki ze Szwecji, którzy przyjechali tutaj na Dolny Śląsk i ja oprowadzam ich po dwóch budowach. Jedna budowa, na którą byliśmy jako pierwszą zobaczyliśmy, to była budowa budynku biurowego w konstrukcji żelbetowej i wchodząc na jedno z pięter, w pewnym momencie jeden z pracowników zatrzymał się i powiedział, że dalej nie pójdzie. Byłem bardzo zdziwiony i zapytałem się dlaczego, co się stało. Przed nami pracownik betonowy strop za pomocą miotły zamiatał, a wokół miotu i całego jego stanowiska unosił się kurz. Koledzy i koleżanki ze Szwecji powiedzieli, że miejsce, w którym się znajdujemy, jest zbyt niebezpieczne i oni nie zamierzają narażać swojego zdrowia i nie przejdą dalej. Wyglądało to tak, że pracownik przerwał pracę, strop został, że tak powiem, oblany wodą i dopiero wtedy koledzy i koleżanki kontynuowali swoją wycieczkę. Następnie pojechaliśmy na drugą budowę, gdzie budynek, który powstawał, był już w dużo dalszej fazie zaawansowania i trwały próby szczelności instalacji wentylacyjnej poprzez zadymianie instalacji. I wchodząc na jedno z pięter, z instalacji wydobywał się także dym, który powstał właśnie, który był wywołany do tych prób szczelnościowych instalacji. I identyczna reakcja kolegów i koleżanek. Nie idziemy. Dopiero, uwierzcie mi, że bardzo mi to zapadło w pamięci, dopiero kiedy przyszedł kierownik robót instalacyjnych i wytłumaczył, na czym to polega, dlaczego tak się dzieje, dopiero koledzy i koleżanki kontynuowali swoją wycieczkę po tych projektach. I kończąc już teraz na koniec,
życzyłbym sobie i Państwu wszystkim, jak tutaj jesteśmy, abyśmy nie musieli czekać kolejnych 10 lat, a może i dłużej, na to, aby właśnie w ten sposób wyglądała reakcja nas i naszych kolegów i koleżanek na budowach, jeżeli chodzi o zapylenie. Dziękuję bardzo.